Na dwa dni przed wojną Grzegorz Szuli-Szulakowski, jak nastrój? Zajebiście. Dobrze się czuję, jest okej, tak jak powinno być, nie tak jak przed ostatnią walką. Ryj cały, kolana całe, nic mnie nie boli, nic nie dolega, głowa czysta, w sobotę wojna, a jak będzie po walce, czy będzie morda obita, chuj mnie to i tak interesuje. Niech będzie, ważna jest tylko wygrana. No taka spora niespodzianka z tym, że wskoczyłeś, jak to było? Jeszcze jak raz. Jak komuś nie podoba moje wulgaryzmy gdzieś tam czasami, nie za dużo, to niech nie ogląda, dzieci też niech nie oglądają. Ale to dobrze, jesteś sobą, ja pracuję w marketingu, między innymi media społecznościowe i ostatnio trafiłem na twojego Instagrama, jeden z lepszych Instagramów w polskim MMA. O, no dziękuję bardzo. No, nie mnie to oceniać, ale dziękuję bardzo tutaj za wypowiedź profesjonalisty, można powiedzieć. Ale to co, warto być sobą? Jak najbardziej, nie? Zawsze i wszędzie. Ogólnie nie jestem gościem, który udaje, bo jest naprawdę dużo zawodników, którzy po prostu udają tam pod publiczkę do tego. Ja tam jestem sobą będę, sobą zostanę i tak to będzie wyglądało cały czas u mnie. Środowisko jest różne, mówiąc o tym, jak reagują inni zawodnicy na to, że masz właśnie, nie wiem, czerwone włosy na przykład. Nie wiem, nie wiem, trzeba było ich zapytać, wiesz, bo jak tam coś gadają na mój temat między sobą, nie wiem, czy gadają, to ja tego nie słyszę, nie? I pewnie się nie dowiem, dlatego jak tu będziesz miał kogoś, to możesz tam podpytać. Tak zrobimy. Dobra, przejdźmy do walki. Jak to się stało, kiedy się dowiedziałeś? 3 tygodnie temu, dokładnie. Dzisiaj jest czwartek, tak, 3 tygodnie temu się dowiedziałem, od razu pojechałem do Olsztyna, tam zapierdzielałem ostro tą końcówkę przygotowań, ogólnie cały czas byłem przygotowany, ja miałem tam cały rok napierdalam, po 2 treningi dziennie, po 1 trening dziennie, musi być trening odwalony, nie? Nie ma tak, że coś, jak nie zrobię tego treningu, to się po prostu chujowo czuję, o. No dobra, to jest... Trening cały rok. To jest tak, że KSW daje wcześniej znać, że słuchaj, jeżeli ktoś wypadnie z takiej walki, to bądź gotowy, bo może weźmiemy ciebie, czy po prostu... Nie. Ogólnie tak stricte do tej walki to się nie przygotowałem. No, wiadomo, do tej walki miałem tylko tak naprawdę pełne 2 tygodnie, bo ten ostatni tydzień to szybkość, waga. Nie przygotowałem się do tej walki tak jak zawsze od 1,5 miesiąca, ale byłem w tym treningu, dzwoniłem, jak dostałem telefon, zadzwoniłem do trenerów do Olsztyna, krótki wywiad ze mną, przygotowałem się tam do czegoś innego, więc ten trening był mocny, fajnie zszedłem w tempo tam wcześniej z siły, bo miało być tam coś innego, później cały czas żeśmy napierdzielali na macie, później się znalazłem w Olsztynie i tym samym sposobem jestem tutaj. Czym cię Marian Ziółkowski może zaskoczyć? Wszystkim. A jak sobie wizualizujesz ten pojedynek? Moja ręka do góry. Jeżeli... Pierwsza runda na przykład, jak to widzisz? Ty o tym w ogóle myślisz, czy zupełnie... Nie, to wiesz to jak to jest. Każdy ma na siebie plan, tak? Każdy ma jakieś kurde myczki, każdy ma swoje tematy, każdy trenował coś na kogoś. To nie ma tak, że ktoś tam, coś tam. Każdy po prostu ma coś na kogoś i tak to wygląda. Myczki, trzeba na nie uważać wszystkie, po prostu być skupionym w walce na 120%, robić swoje. Ja tam idę, kurde, dla mamusi, nie dla wiadomo, dla mamusi walczę, chciałbym jej zrobić prezent urodzinowy i zrobię dosłownie naprawdę wszystko, żeby wygrać tą walkę, nie? Czujesz presję przed pojedynkiem? Nie. Nie, powiem ci, że to już nie te czasy. Na pewno jest tam jakaś presja, zawsze jest jakaś presja. Może nie dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj to tak bardziej myślę o ładowaniu jedzonko, jutro po wadze, wiesz, a później dopiero tak, wiesz, tak jest zawsze jakaś presja, ale to nie są te czasy, jak przed pierwszą walką, wiesz, nie mogłem spać, no to teraz to już same tak naprawdę przyjemności, nie? No dobra, to ostatnie pytania, nie trzymam cię. Przyjemności to od jutra, jak po wadze. Cały no weekend. I w sobotę przede wszystkim, tak? Deser. Cały weekend mówię, nie? Mówisz, Grzegorz, zawsze, że jesteś koneserem MMA. Trenowałeś w Olsztynie, no to jestem ciekaw, jak oceniasz formę Mameda. Jak ten pojedynek będzie przebiegał, twoim zdaniem? Powiem ci, że tutaj kolega, tutaj co siedzi obok tam, mówi, że formy mamy o wiele lepsze, jak przed ostatnimi walkami. On się zmotywował, ja się też bardziej zmotywowałem po tej walce. Ta przegrana może i była mi potrzebna. Tak widać, moja mamusia chciała, żebym przegrał tą walkę, żebym parę rzeczy sobie zrozumiał. No i krok w tył, żeby zrobić 2 do przodu, tak? Dokładnie. Co to były za rzeczy? Jeszcze cię będę ciągnął za język. Wiesz, u mnie to tam parę rzeczy nie zagrało przed tą walką, nie? Właśnie z tymi kolanami miałem pękniętą łękotkę. 3 tygodnie przed walką z Gamrotem rozwaliłem
bardzo kolano, nie? I tak miałem te treningi strasznie okrojone, że praktycznie nic nie robiłem. Później się po walce jakiś czas okazało, że pęknięta łękotka, tam jeszcze jakiś trójkącik, ale wszystko jest naprawione. Jakiś czas temu zrobili operację, to już kurde was 4 dni później już leciałem kurwa ostro na siłowni. Bez przekleństw, sorry, to mogą dzieci oglądać. Sorry. Jakby kogoś uraszały moje wulgaryzmy, to bardzo, bardzo mocno przepraszam. Wybaczcie, szuliemu, ale jest taki zryty łeb, że jeżeli komuś się nie podoba, to out. To na pewno. I ostatnie już pytanie na plecach. Strike Force. Szkoda, że nie ma już tej organizacji? Wiesz co, ja kurde bardzo lubiłem tą organizację, zajebiste waleczki. No szkoda, wiadomo, że szkoda, ale wiesz, wszystkim przypominam, że taka federacja była i fajnie, nie? Grzegorz, dzięki wielkie. Widzimy się jutro na wadze, no a w sobotę na wojnie. Fajerwerki będą, kurwa. Siemano, pozdrawiam wszystkich z MMA Roxa, widzów. Pozdro.